Kalinów nie śpi. Ja też. Robimy swoje, no a co u góry pisane, to będzie. Będzie na pierwszy ogień. Pam, pam! Piękny, to jest no piękny. Świeradów jest piękny. Nie zawiodę was. Wreszcie dotarłem po wielogodzinnej drodze z Kearney do Świeradów-Zdrój, do hotelu Elements. Tutaj spędzę pełne 8 tygodni. Zaczynamy ciężką pracę. Adamek do pracy, do roboty. Eminem, you know what I'm saying, man? Lubisz Eminema? Kiedyś więcej słucham, znaczy ja tylko słucham muzyki do... gdy biegam. Albo tak na treningu, a tak to nie fanatyk. Każdy mięściarz słucha hip-hopu, nie? Zwłaszcza do treningu. Mój trener ma takie wielkie słuchawki i często wychodzi sobie wieczorem, idąc na taki spacer, ubiera takie dwie tuby, większe niż pół głowy. No i tak se chodzi po mieście 2-3 godziny. Czasami wróci, czasami nad ranem, czasami... What are you going today? Rozumiem, a post. Tak, I said, you put your hair. Two. And go away. Go away. Go away. You, woof. Woof. Let's start. Good stuff. Can't show you all the pad work. Day two? Can't wait till fight night. No, słuchaj, no jestem... druga noc minęła. Dzisiaj przespałem do 5. Wczoraj było cienko. Także dzisiaj tam było 4 godziny dobre snu. Już człowiek jest zbytny. No i co, trening robi swoje. No. Wczoraj, dzisiaj 2, no i tak poleci. Aż do walki, oby tylko zdrówko dopisało. No będzie dobrze. Jest szybkość, jest speed. Gaz mówi, na tą chwilę mamy bardzo dobrą dyspozycję. Robimy swoje, no a co u góry pisane, to będzie. Does he gain weight? Tuś! No, no, bo... Lose weight. Lose weight, you gain weight. Muscle. Yeah, muscle. No, zupa. Owoce morza, więc jest bardzo dobra dieta i białeczko. Białka trzeba, bo Gossi mnie bardzo goni na treningu. Trzeba dobrze jeść. Ziurek, my favorite. Ja mówię po polsku najlepsze. My, wiesz, Polacy w Ameryce, w Polsce też możemy stajka jeść. Tomek musi zadzwonić do Doroty, bo bardzo się martwi o niego. Jaka jest pogoda, czy zabrał ciepłe ubranie, czyste majtki. Czy ma wszystko czyste, tak? Tak. A wszystko jest czyste. Czysty temat. Swoje myśli, no ale Tomek idzie do pracy. Tomek idzie zarabiać pieniądze. Ja to nie przyjechałem na balangę, bo gdybym był na balangę, to powiedziałbym nie, takiej możliwości nie ma. Góralka, nie? Trzeba wejść do klatki i przyzwyczaić się do nowego terenu, no bo nigdy w klatce nie walczyłem. No ale słuchaj, ja kocham wyzwania. Dobrze chodzi. Będzie kawał samochodu. No jest tak jest. Słuchaj, jest też pewny. Ten idzie na pierwszy ogień. I słuchaj, zamykamy gej, nie uciekniesz. Już się trudno. Już się czujmy. Myślę, że klatka jest mniejsza. Nie, to jest jedna z mniejszych, są większe. Tak? Tak. No. Bo wasza walka będzie większa. Większa. Bo to jest 7-metrowa, a to jest będzie... No nie, tylko że to jest duże. Ja to bym taką klatkę chciał 2x2. Wtedy nie uciekasz, tylko od razu wchodzimy. Bam, bam! Nie bój się, nic się nie zrobi. Ja to biję worek, że on nie chodzi, on nie się więcej nie rusza niż tak. Aha. Bo ty wiesz, wszystko dynamicznie robimy, nie? No. Czyli zostawiamy. Tak. Ciekawo. Dobra. Zobaczone. To, żebyśmy zrobili, to musi
Wygląda bardzo dobrze. Wrażenie mi wielu ludzi mówi, że nie mam wrażeń. Zawsze jestem taki sam. Żartować lubię i to najważniejsze. A dlaczego lubię żartować? Bo kiedyś taki dobry ksiądz powiedział, że diabeł boi się ludzi wesołych. Dlatego cały czas żartuję. No Tomek może liczyć na naszą gościnę, jak zawsze po prostu. Mamy wytyczne też wyraźne od Mateusza. Musi być przygotowana sala treningowa, jak najbardziej oddające te realia, w których Tomek będzie toczył swoją walkę, czyli jest oktagon, już został zamontowany. Jest wyżywienie, jest przygotowana pełna infrastruktura, tak jak to się działo dotychczas. Czy to było pierwszy kamp dla tych, którzy są bardziej sentymentalni. Wspomnę, to była osada Śnieżka w Łomnicy, następnie kilka kampów w Blue Mountain w Szklarskiej Porębie, a teraz jesteśmy w Świeradowie Zdroju, właśnie w Elements. Nowe miejsce dla Tomka, czyli jest też takie urozmaicenie. Nowi ludzie, z którymi Tomek ma okazję się zaprzyjaźnić, nowi ludzie, którzy nie znają jeszcze jego poczucia humoru, więc jest dużo niespodzianek i pewnie będziemy je po kolei odkrywać w trakcie trwania obozu przygotowań. No pięknie. Warunki królewskie, no ale przed nami worka. Orkę trzeba zorać pole, trzeba trenować. Ostatni dzień w hotelowym gymie, ale trzeba przepracować. Kalidów nie śpi, ja też. Pieter! Dobry. Witam, cześć. Witam, cześć, Roland. To wiesz, idziemy, a go zimno tu jest. Minus 8 teraz. No wiesz, na Florydzie jest gorąco. Dla kogo jeszcze taka zimowa herbatka? To jest z żurawiną. To jest ta dobra. Cranberries. To tak, to jest cranberries, ja. Like winter. Sure. Winter. Sure. Yes? Sure. Same? Okay. Same? Dwa razy. Dobrze, poprosimy. Dziękuję. Jest pięknie, to nie co tu narzekać. Ludzie przyjaźni. Wszystkim się witam. Żydnie umiera. Uzbroiliśmy salę, jest oktagon. W zamian za to jest propozycja, że Tomek przeczyta kilka książek dla dzieci w przedszkolu i poprowadzi zajęcia plastyczne. Wiesz co, może pójdziemy na... Będę prowadził lekcje religii. Proponuję tam pójść na Skywalka. To jest największy tego typu obiekt, asymetryczna wieża widokowa w tej części Europy. 850 metrów, wchodzisz prawie na 70 metrów nad poziom gruntu. Niesamowite wrażenie. Na górze jest taki specjalny taras, na którym można lewitować. Tam w tle ostatnia wieża to jest nasze uzdrowisko, Świeradów Zdrój. Tam te dobroczynne zabiegi, które spowodują, że będziesz bardzo dobrze wsparty po treningu wodą mineralną. I na to czekam. Ech, bo ci tego brakuje mi żony i sicko, fajnie, można żyć. Przeprowadzam się. My też tu coś mamy. Tak? Tak. Ja ładnie tu jest. Bardzo ładnie. Ja nigdy nie byłem. Zapraszamy do Świeradowa. Dziękuję bardzo. Jeżeli będzie taka możliwość i okazja, melduję się. Pięknie tu jest, no pięknie. Świeradów jest pięknie. A tu jest pijalnia wody mineralnej. O tak. Woda? Radoczynna. Tak. Dobra woda. Padł werdykt. Woda nigdy nie jest zła, ale nie, czuć, że to nie jest wiesz, naturalna woda, że coś tam, jakieś tam są minerały. Ja, ale Tomek zaczyna się świecić. Zaczyna mi rosnąć mięśnie. Daj mi jeszcze jeden. Daj mi jeszcze, możesz dać? Ja najbardziej. W ruchu tutaj sobie ludzie spacerują. Dzięki. Po ciężkim treningu przychodzi czas na odpoczynek, czyli do sauny. Nie będzie łatwo, bo bardzo gorąco, ale mięśnie pospinane, bo przecież była przerwa. Trzeba wrócić do życia, do ciężkiej pracy. No, na pewno, gdy są zakwasy, pierwsze jak zaczynasz poważnie trenować, no to na pewno jest to dobra rzecz. Tak samo i po Florydzie, gdzie wróciłem
w niedzielę, w sobotę wieczorem do domu byłem w niedzielę w saunie, tylko ruskiej saunie. Nie ma tych seansów, nie ma tych udogodnień. To jest Polska, Polska to jest Manhattan, nie? Manhattan. Yeah, you fat. Two, four. You should be 10 kilos less. Because you are short. Short yes. Short dick. Yes. Yes. No, sześciopak. He's good. Wczoraj odwodnił się w saunie, ale uciekł pierwszy sauny. Facet z Florydy, gdzie jest bardzo gorąco, wielki humid. Pierwszy wyszedł sauny. Chicken. Go, chicken. Over 70 hours. Minutes, 40 minutes first time, another 30 minutes. Lie. He's lying. He always lie. Nie, ja się muszę odmłodzić. 47. Tu jest właśnie pani Agnieszka. Powiedziała, że zrobi ze mnie nówkę. Będzie nówka Adam. Miałbym być nowym Leonardo DiCaprio. Nie, o! Leonardo nie dorasta pod piętę. Tak, zadbamy. Jeżeli chodzi o terapię skażoną, to tutaj mamy połączenie właśnie ultradźwięków i prądów. W tym wypadku jest to TENS. Czyli mamy działać tutaj typowo przeciwbólowo, przeciwzapalnie, regeneracyjnie, mięśnie, ale również i przekrwienie, czyli zadziałamy również właśnie szczególnie jeżeli chodzi o szybszą regenerację właśnie mięśni. Straszne wzgardzie. Teraz nie wiem, czy ta pani to powoduje, czy ta maszyna. Relacje będą. My zapraszamy na walkę. Kupujcie pay-per-view. Nie zawiodę was. Pozdrawiam was kibice, trzymajcie się. Cześć, Tomasz Adamek.